Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To jest telewizja Historia bez mitów. To jest program w naszej telewizji poświęcony książkom o nazwie Zakazane książki. W tym programie prezentować będziemy te publikacje, które są nieznane, bardzo często z powodów przede wszystkim politycznych, są po prostu niepoprawne. Dzisiaj będę mówił o jednej z najbardziej zakazanych książek związanych z okresem II Rzeczpospolitej. Zapraszam Państwa. W dniu dzisiejszym moim gościem jest pan Jarosław Kornaś, wydawnictwo Capital Book, ale od niedawna także inna instytucja. Pani Jarosław. Instytut Promocji Kultury. Instytut Promocji Kultury. Pan Jarosław jest dzisiaj moim gościem, dlatego że całkiem niedawno wydał książkę o generale rozwadowskim. Zatem słów kilka, co to jest za książka, bo jest to książka wydana jeszcze w okresie międzywojennym. I dlaczego tak ważna jest właśnie ta publikacja, dlaczego ją pan wznowił? Ta publikacja wyszła zaraz po śmierci nieszczęśliwej śmierci generała Zwodowskiego. Do końca nie wiemy tak naprawdę, dlaczego, na co ma generał Zwodowski. Są pewne koncepcje takie, że został otruty przez swojego rękami, swoich przeciwników politycznych, a tutaj mówimy już konkretnie o jego największym wrogu, a mianowicie Maszoku Piłsudskim. Jest to zbiór różnych tekstów osób związanych z generałem Złodowskim, gdzie opisują jego życie jeszcze za czasów służby w armii austro-węgierskiej. Potem mamy okres tego słynnego i wspaniałego obrony Lwowa i następnie utrzymania, utrzymania Lwowa i walki z tą taką trwającą republiką zachodniej Ukrainy gdzie um, można powiedzieć, że na przekór piuszczykom udało się utrzymać ten wów, gdzie mamy tą wspaniałą historię z orlentami lubowskimi. Później przechodzimy płynnie na okres dotyczący właśnie wojny polsko-bolszewickiej, który jest najbardziej takim newalgicznym, można by powiedzieć, okresem w historii generała Zwodowskiego. I jest to moment, można powiedzieć, że dość też nieszczęśliwy dla generała, ponieważ on dotyka tej prawdziwej historii, związanej z tym faktem tej bitwy, o jak nie, niektórzy mówią, operacji warszawskiej, gdzie tutaj w tej książce ci jego przyjaciele, od, można powiedzieć, że na nowo odkrywają dla wielu osób, bo jest właśnie ta koncepcja, że ta bitwa została była dowodzona, przeprowadzona i wygrana przez marszałka Piłsudskiego. I właśnie tutaj mamy do czynienia z obaleniem tego mitu. I, i można powiedzieć, że Ignacy Wadowski, który był osobą niezwykle skromną, ale w pewnym momencie już nie wytrzymał i bodajże w 24 roku powiedział stop kłamstwie, stop obłudzie i zaczął mówić jak rzeczywiście było podczas tej bitwy. Także ta książka jest hołdem przyjaciół. Musiał no zaprezentować tak, może postawić, jest, no. hołdem dla generała Rozwadowskiego ze strony jego przyjaciół. Ona była kolportowana kanałami takimi nieoficjalnymi, w Trzeciej Rzeczpospolitej jest to trzecie wydanie. Jedno wydanie było. To był reprint wydawnictwa Antyk, drugie to było Muzeum Niepodległości w Warszawie. No i to jest właśnie kolejne wydanie, kolejne wznowienie tej moim zdaniem bardzo wartościowej, bardzo kluczowej książki dla osób, które rzeczywiście poszukują, poszukują prawdy historycznej i chcą nie tyle opierać swoją wiedzę na takich można powiedzieć, że pozycjach podręcznikowych. Bo tak, przeglądając różne książki, które wychodzą na temat właśnie Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej, to zasadniczo w tych różnych publikacjach mamy do czynienia z tym samym. Nawet ze strony pani historyk Wieliszki Szarkowej tam wyszła taki album, jakby taka książka, można powiedzieć, popularno-historyczna, dotycząca właśnie Wojny 1920 i niestety tam jest cały czas powtarzanie, jak mantra tych samych tez, tych samych zdań, jakie, jakie są w tych różnych podręcznikach pisanych po 1989 roku. Ale już tak kończąc moją taką długą wypowiedź, to yy, ja myślę, że to też trzeba zastanowić się, dlaczego mamy do czynienia z takim kultem Marszałka Piłsudskiego i yy, wydaje mi się, że wynika to z okresu komunizmu, a mianowicie podczas komuny musieliśmy mieć jakiegoś takiego reprezentanta, jakąś taką osobę, która biła bolszewika. I w wyniku propagandy która była prowadzona za okresu sanacji no to tym takim głównym pogrącom bolszewizmu został wyznaczony marszałek Piłsudski i po 89 i przed 89 rokiem właśnie cały czas kultywowano ten kult marszałka jako tego który bije tego bolszewika no ale potem po 89 roku znowuż utrzymano ten kult i można powiedzieć że my tutaj i też inne osoby jesteśmy tymi Łamaczami tych mitów. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, to znaczy pułkowniki Drugiej pospolitej, bo jak się okazuje, takich prac było całkiem sporo. Rozwadowski padł ofiarą. No już nie tylko wymazanie, jeśli chodzi o piśmiennictwo, ale wręcz jeśli chodzi o taką sferę społeczną, bo przecież to nie tylko ukrywanie publikacji, tak, ale także pomijanie tej osoby, nawet w jakichś przemówieniach, w deklaracjach, Józef Piłsudski był niezwykle wrażliwy na punkcie, zwłaszcza bitwy warszawskiej, ale chciałem przejść do wątku innych wydarzeń, które także ta książka omawia, bo bitwa warszawska to jest niejako no perła w koronie tych dokonań Rozwadowskiego, natomiast bardzo rzadko mówi się o ogromnej roli tego człowieka właśnie w oswobodzeniu Lwowa chociażby, czy na przykład jego dokonań jeszcze w czasie I wojny światowej, kiedy był dowódcą y, początkowo Brygady Artylerii, a później Dywizji Piechoty, z naprawdę świetnym skutkiem, no i był wynalazcą przede wszystkim też, prawda? O tym mało badaczy zdaje sobie sprawę i, i tak moim zdaniem cudem jest, że w ogóle mówi się ostatnio o Rozwadowskim, że to się przebija, chociażby na, nawet tylko w kontekście bitwy warszawskiej, bo to już jest moim zdaniem wielkie osiągnięcie, ale wydaje mi się, że trzeba dalej propagować, żeby ludzie zrozumieli skalę fenomenu tego człowieka. No to generał Zwadowski należy niewątpliwie do osób, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo skromnych. On, on nie, chciał, nie chciał się wywyższać, zwłaszcza po, po wojnie 1920, gdzie miał bardzo duże zasługi na polu walki, i wcześniej przy, przy innych walkach, tak jak też wspomnieliśmy, o, o lwów. To jest też specyfika pewnej pewnej postaci. tak? On, mm, dla niego ordery nie miały znaczenia, dla niego funkcje też nie miały znaczenia. On był żołnierzem, on był patriotą, on był wierny, wierny Polsce i za wszelką cenę chciał przede wszystkim odzyskanie niepodległości. A to, czy. Potem nie był wywyższany jako ten, można powiedzieć, że głównodowodzący tej operacji nie miało znaczenia. I to zresztą na podstawie. Zresztą w tej książce są te, są te cytaty dotyczące jego korespondencji z Józefem Piłsudskim, tak, który list po... z 15 sierpnia. Który, nie, to jeszcze, jeszcze hmm. po, po, po samej wojnie. Hmm. To Józef Piłsudski właśnie pisze do niego list, gdzie dziękuję mu za, za, za dowodzenie i jest podważeniem jego, jego osoby. Ale dochodzi do... 1924 roku dochodzi do sytuacji, kiedy wychodzi książka... Józefa Piłsudskiego, bodajże rok, rok, tyśnia, rok, 1920. rok 1920. I y, y, też chciałbym porównać, bo to nie jest tylko jedna książka. Chodzi o to, że generał Tuchaczewski, marszałek Tuchaczewski, też napisał swoją książkę, która dotyczyła To te... jest za Wisłę. To jest tak. cykl wykładów, które on wygłosił. Dokładnie. I y, jeżeli czytelnik, bo ja czytałem już co prawda lata temu, obie książki przeczytałem. I one są niekompatybilne. One są z, ze sobą sprzeczne. I... Tutaj, w tej książce, 1920, Józef Józski dokonał pewnego zabiegu, a mianowicie za wszelką cenę chciał wykazać swój istotny, znaczący, przeważający udział w kampanii 1920 roku, a dokładnie przy samej operacji warszawskiej. I w pewnym momencie, właśnie to jest ten moment, gdzie generał Złodowski powiedział nie. Powiedział nie, ponieważ już nie mógł się na to zgodzić, że już ta, ten, 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 przekroczono już ten Rubikon i rozpoczyna się może nie tyle, że powolny, ale od tego roku rozpoczyna się upadek tej osoby. Nie w znaczeniu moralnym, ale Józef Piłsudski wyznaczył sobie jego jako jednego z głównych przeciwników politycznych. Co ciekawe, jedną z takich drugich, drugą taką postacią w historii to jest właśnie generał Zagórski który generał Zagłoski tak samo po przewrocie majowym, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Generał Zagłoski był takim, można powiedzieć, w ogóle się nie krył. Był mniej opanowany, jak generał Zawadowski. On na różnych takich przyjęciach, przy różnych znaczących osobach, mówił otwarcie, jak wyglądała sytuacja. Mówił otwarcie, Gdzie, jaka była Ela Piłsudskiego. I tego Piłsudczycy i Józef Piłsudski nie mogli, mu wybaczyć. Dodajmy Zagórski był szefem sztabu frontu północnego pod dowództwem generała Józefa Hallera, o czym też mało się mówi, że on pełnił niezwykle ważną rolę w ocaleniu stolicy, ponieważ był szefem sztabu tego frontu, który właśnie miał pod swoimi, w swojej kontroli stolice. No właśnie, no, tą całą operacją warszawską dowodzili zawodowi oficerowie, a nie osoba, która była z nadania austriackiego brygadierem, która nie miała żadnego wcześniejszego doświadczenia wojskowego, zwłaszcza przy kierowaniu wielkimi operacjami. Zresztą nie wiem, Państwo mogą sobie prześledzić, zauważyć, gdzie dowodził Józef Piłsudski, jak były walki w Legionach, bo zasadniczo jego nie było na tych kluczowych punktach. On nie dowodził. Tam była chyba jedna bitwa pod Kostiuchnówką, gdzie nawet nie jestem pewien, czy on dowodził przez cały okres tej, tej kampanii, ale on nie był zawodowym żołnierzem. To, na czym mu bardzo zależało, to było to, żeby właśnie ten mundur, te, te ordery i to, żeby on był kluczową postacią w danym miejscu, gdzie się pojawia. Czyli Rozwadowski padł ofiarą tego egocentryzmu Józefa Piłsudskiego. myślano, że jest to jednak zasadna tutaj teoria. Jak on, on był bez względu wobec swoich przeciwników politycznych, on był zwierzęciem politycznym, można by powiedzieć i... No tutaj z całą pewnością był politykiem skutecznym. W porównaniu z, z Romanem Dmowskim na przykład, no to on po odzyskaniu niepodległości za wszelką cenę parę do, do władzy. Jego, jego y, osoby, fanowie Józefa Piłsudskiego co prawda mogą powiedzieć, że on się wycofał na jakiś czas, ale doszedł do wniosku, to było, to było takie wycofanie się taktyczne z tej bieżącej polityki, ale przez te lata pobytu... Yy, w Sulejówku? w Sulejówku, to cały czas y, dążył do tego, żeby w pewnym momencie wejść na tą scenę i przejąć tą władzę. Błędem ówczesnych rządów y, hienopiasta było to, że y, nie byli w stanie panować nad sytuacją wojskową i doszło rzeczywiście do tego przewrotu majowego. I to też błędem, można powiedzieć, no, wybraną mniejsze zło, mianowicie nie doprowadzono do rzeczywistej takiej wojny domowej, bo przecież ten przewód majowy trwał Parę dni, ale jakby doszło do takiej wojny, no to wtedy to by się rzeczywiście krew polała. Ale pewnie nie byłoby tych rządów sanacji. Nie wiadomo, jakby zareagowały kraje, na nasi sąsiedzi, tylko nie wiemy. Wybrano opcję taką, że wolimy nie, nie doprowadzić do takiej wojny, wojny domowej dla zachowania pewnej państwowości, jaką hmm. mieliśmy. No i to rzeczywiście. I, ale co się stało, bo to też się nam wydaje, że Krzysłowski mm, przejmie władzę. I to wróci do, jakich, do jakiejś normy, Będzie, będą kolejne potem wybory, a rzeczywiście te prawa demokratyczne zostały ograniczone i de facto doszło do takiej dyktatury. Y, ludzi związanych z Józefem No, Ja powiem szczerze, bo pasjonuję się tym okresem, y, ta książka też jest mi znana, biografia generała Rozwadowskiego, także pana Patelskiego. Powiem szczerze, że y, ja odnoszę wrażenie, że jednak ten legitymizm okazał się zgubą y, nie tylko generała Rozwadowskiego, ale wielu także innych y, polityków, no i też wojskowych, ponieważ tak jak tutaj pan zauważył, on miał takie niezwykle legitymistyczne podejście do wojska, Apolityczne podejście do wojska, to znaczy był wojskowym, nie był głodny zaszczytów w takim stopniu jak politycy. I to stało się poniekąd przekleństwem Rozładowskiego, ponieważ on, wykształcony w tej szkole wiedeńskiej, jeśli można tak powiedzieć, bo armia ostro-węgierska właśnie słynęła z tego, że się zaszczepiało tam żołnierzom, przede wszystkim, a polityczność armii, stała się niejako Dramatem później wielu oficerów, którzy za późno zorientowali się, że PiSuski tą armię skrajnie upolitycznia, oczywiście wbrew deklaracjom, i ją od środka intrygami po prostu rozsadza. Mi się wydaje, że to też wynika z tego, że Józef Piłsudski i osoby z nim związane to byli rewolucjoniści. To też, to też ten, ten wirus socjalizmu, wirus wiecznej ewolucji. Doprowadza, czyli znaczy powoduje to, że ich punkt widzenia, punkt, sposób działania jest tak, może nie tyle, że taki sam, ale podobny do, do innych różnych rewolucjonistów, patrząc na przestrzeni lat. Przecież różne rewolucje miały na celu doprowadzić do równość, wolność, braterstwo. To są te główne hasła. Oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z tymi skrajnymi postaciami, jak, jak eliminacja taka fizyczna na szeroką skalę swoich przeciwników tak. politycznych, ale w momencie, kiedy sanacja przechodzi, prze, przejmuje władzę, to rzeczywiście mamy do czynienia z eliminacją tych głównych przedstawicieli, następnie ze z prześladowaniem przedstawicieli politycznych, z likwidacją... Opozycji I później na, mamy lata już 30., gdzie rzeczywiście, no, na przykładzie Narodowej Demokracji, można sobie to spojrzeć, gdzie Narodowa Demokracja była potężną organizacją polityczną, zrzeszającą dziesiątki tysięcy ludzi. Wpływy w, w różnych ośrodkach miejskich, czy nawet wiejskich, były dość spore, czy w dużych miastach, czy w mniejszych miastach. Ale co mamy w, na tej płaszczyźnie politycznej? Na płaszczyźnie politycznej oni nie istnieją nie istnieją, ponieważ sanacja nie, nie dopuszcza ich do władzy. No, można wymienić kolejne wybory, w które były fałszowane no, i zawsze... 28 końcem. rok to jest tak, oczywiste. Tylko no mało i już, ludzi o tym wie. już, no, o tym się nie mówi. No, mamy teraz taką, taką propagandę prowadzoną przez różnych polityków, głównie związanych z obecnym obozem rządzącym, gdzie ta sanacja, ten okres tego dwudziestolecia międzywojennego, a zwłaszcza te lata 30, -te, są wyruszane jako piękne lata świetności... Raj utracony, Ziemkiewicz Raju, to określa. Tak kraj okay. utracony dla, dla nas, a rzeczywiście czytając już konkretne pozycje, które wychodziły w tych latach, to rzeczywiście to nie był żaden raj utracony. Zresztą, Kariera nikodemadyzmy jest to książka i też jest to serial, który w pewien sposób pokazuje punkt widzenia i sposób działania obozu sanacyjnego. To, to, że pan zwrócił na to uwagę, też mnie bardzo cieszy, ponieważ mało osób jest świadomych, na kim wzorowana była postać nikodemadyzmy owego. Była to odpowiedź Tadeusza Dołęgi-Mostowicza właśnie na te, terror sanacyjny. Mało osób o tym wie. Zauważyłem, że bardzo wielu z sympatyków Prawa i Sprawiedliwości lubi porównywać do Dyzmy, na przykład Lecha Wałęsę albo Donalda Tuska. No i zastanawia mnie to, czy oni są aby na pewno świadomi, kto jest faktycznym pierwowzorem tej postaci. No ja słyszałem, że Józef no jest tak, pierwowzorem. tak, tak się mówi. Dokładnie, bo to satyra na sanację. No na, tak. A słabość Składkowski chociażby, yy, w moim przekonaniu, jest to odpowiednik właśnie tego Waredy, który takim był yy, fajnym byczem. Byczo jest, to jest bardzo charakterystyczna jego powiedzonka, też mają tutaj analogii do książki. Zresztą tutaj zeszliśmy trochę na, na okres samej sanacji i y, można powiedzieć, że po owocach ich poznamy i tymi owocami to była właśnie kampania wrześniowa 1939 roku, gdzie rzeczywiście. Co prawda, są dwie, dwa, dwie opinie. Jedna opinia jest taka, że ten bliskich niemiecki nie był taki skuteczny, że polskie wojsko było w stanie powstrzymać Niemców, ale z drugiej strony. I rzeczywiście no, można powiedzieć, że przeprowadziliśmy zorganizowany odwet, ale z drugiej strony patrząc na nasze możliwości, na to, jaką prowadzono propagandę wielkości polskiej armii, no to niestety, ale wy, to wszystko wychodzi dość blado, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tym, że te główne postacie po prostu uciekły z naszego kraju. I to też jest tak, że Józef Piłsudski nie był w stanie wykształcić u siebie... Y, te elity polityczne, które by rzeczywiście były w stanie przejąć tą schedę po nim i pociągnąć ten kraj. Bo to też jest, analizując różne systemy autorytarne, czy na przykładzie Hiszpanii, Franco, czy, czy, czy na przykładzie Salazar'a, to jeżeli umiera wódz, to potem zostają po nim zgliszcza, bo tylko on jest w stanie pociągnąć dane, dane państwo pod jego bezpośrednimi rządami. Bo jedynym programem, jest, który spaja tą grupę, jest tylko właśnie, jest właśnie postać. ta postać. Jest właśnie ta postać. Józef Piłsudski umiera i tą schedę przejmuje na przykład Rydz-Śmigły, który no Rydz Śmigły jest dość kontrowersyjną postacią, jeżeli chodzi o sam 1920 rok, gdzie z jednej strony Propaganda sanacyjna wywyższała go jako świetnego dowódcę, ale też jest oskarżany o to, że w czasie tej całej wyprawy kijowskiej, okay. a, do, a dokładnie w czasie kontrofensywy Budionnego, popełnił błąd. Tak, On doprowadził do tego, że te oddziały Budionnego też są oskarżenia wobec niego, że nie wykonał rozkazu. Ponieważ... Nie chciał opuścić Kijowa, bo się trzymał uparcie tego właśnie. A jak już y, dostał rozkaz y, uderzenia na Budionnego, to nie uderzył, tak. tylko poszedł y, na zachód z wojskami, ponieważ to jest też, nie, nie mówię, że to jest moje zdanie, ale też jest taka koncepcja, że za wszelką cenę nie chciał doprowadzić do y, zwarcia, do walk bezpośrednio z wojskami budionnymi. I też w czasie całego odwrotu w kierunku Lwowa, no to Polacy mieli co najmniej jeszcze dwie szanse, żeby pokonać Budionnego i tego nie udało się zgrać. To też wynikało ze sposobu dowodzenia, i tutaj akurat nie będę wchodził za bardzo w szczegóły, ale te są wobec y, y, zaśmigłego oskarżenia o sposób dowodzenia w czasie tej drugiej, kluczowej bitwy nad Niemnem, y, gdzie też ta szala zwycięstwa była, no to mogło się wiele wydarzyć. Zresztą, co jest ciekawe, bitwa nad Niemnem to jest, mamy do czynienia tak samo jak była bitwa nad Wiedniem i była bitwa y, pod Palkanami. Tak samo tutaj mamy operację warszawską, i następnie mamy bitwę nad Niemnem. To, to nie było tak, że ta jedna, czy druga, czy Wiedeń, czy bitwa pod Warszawą, yy, yy, można powiedzieć, że doprowadziły do zamknięcia sytuacji na froncie i przejścia przychylenia tej szali na jedną czy drugą stronę. Zawsze tutaj przy obu tych sytuacjach mieliśmy jeszcze tak zwaną dogrywkę. No dobrze, że Pan wspomniał o bitwie nad Niemnem, ponieważ będzie to, myślę, dobra też puenta dla naszej rozmowy, ponieważ Rozwadowski chciałem spytać Pana na koniec, jakie straty poniosła realnie Polska w pana, pana opinii, tracąc takiego generała no i sztabowca, jak właśnie jakim był Rozwadowski. I do, dobrze, że Pan powiedział o bitwie niemieckiej, ponieważ bitwa nad Niemnem, mało osób o tym wie, jest chwalona. Moim zdaniem nie została stała do końca wykorzystana to znaczy nie było to pełne zwycięstwo to znaczy w skrócie dopuszczono się takiej taktyki trochę walenia głową w mur tak forsowania rzeki po mostach zamiast zaatakować tak jak planował Rozwadowski z południa po skrzydle, tak, w lewe skrzydło armii sowieckiej w kierunku na Litwę. W ten sposób można byłoby zająć i Litwę bez jakichś perturbacji politycznych. Było tu dużo bardziej racjonalne. I niech to będzie wstęp do tego pytania, które chciałem zadać, to znaczy, czy gdyby nie Rozwadowski, gdyby nie zginął, tak, gdyby nie jego śmierć, czy też nie zmarł, załóżmy, że zmarł w naturalny sposób, no to czy polska armia mogłaby wyglądać dużo lepiej? Wydaje mi się, że mogło być dużo lepiej. Na pewno... Y Okres sanacji, okres właśnie tych rządów Józefa Piłsudskiego doprowadził do tego, że z armii polskich pozbyto się wielu zawodowych oficerów. Ta kadra tych sanacyjnych w stosunku, pułkowników opierała się często, nie mówię, że w stu ale preferowani byli oficerowie, którzy pochodzili z legionów polskich, albo osoby, które były bezpośrednio podległe, nie wchodziły w, w politykę, nie miały związku właśnie z polityką. I one tworzyły trzon właśnie tej kady oficerskiej, kady tej dowódczej później w kampanii wrześniowej. Ja myślę, że to, czego brakowało, to właśnie tych zawodowych oficerów, z którymi bez względu na to, czy oni byli doświadczonymi żołnierzami, czy oni byli doświadczonymi oficerami, ich się pozbywano tylko i wyłącznie ze względów politycznych. I później mieliśmy do czynienia, właśnie to było przełożenie na to, było właśnie w czasie kampanii wrześniowej. To też jest ciekawe, no, że generał Rumel był no, jednym z bohaterów wojny 1920, a w czasie samej kampanii wrześniowej wobec niego było no, jest bardzo dużo takich no, oskarżeń o nawet i Akurat Rumel jest jednym wyjątkiem. Badałem tę postać i muszę powiedzieć, że to jest wyjątek, ponieważ on nie był z krwi i kości legionistów, tylko pochodził z armii carskiej i rosyjskiej. Ale to jest absolutny wyjątek. Bo poza tym Dąb Biernacki tak, i fabryce i cała reszta to byli no legioniści. Ale właśnie o tym mówię, że no, też były inne postacie, tak, które nie, tak, były, nie tak. pochodziły bezpośrednio tak. z legionów. Ale to, czego na pewno brakowało, to. to to było sposób, nie było pewnego pomysłu na tą armię polską. I polityka awansowa, prawda, tak jak pan już tutaj zaznaczył, że Józef Piłsudski, ja zresztą dodam, że Wieczorkiewicz, który był przecież Piłsudczykiem, napisał swego rodzaju no taką opracowanie, jedyne do dzisiaj tak naprawdę opracowanie naukowe tej czystki w Wojsku Polskim i dowiódł, dowiódł właśnie, że faktycznie czystka miała miejsce i usuwano z klucza ewidentnie legiony nielegiony, tak? Więc to jest dowiedzione przez samego Piłsudczyka. No, i niestety pozbawiono armię polską tej, tych doświadczonych żołnierzy, doświadczonych oficerów i to, czego na pewno brakowało. Bo to też wynika z tego, że jak system jest zamknięty, to zamykamy się nie tyle też na, na ludzi, co też na pewne pomysły. Bo jeżeli osoby są z jednego, jednego towarzystwa, z, z jednego środowiska, no to to jest zamknięte. I u nas brakowało pewnej myśli. Myśli o rozwoju Armii Polskiej. I ta armia polska jakby nie pomyśleć, to jednak była zacofana. I to można pomyśleć, popatrzeć to ze względu na sposoby rozwiązania w, w, w jednostkach pancernych, gdzie nie wierzono w to, że jednostki pancerne mogą mieć większy wpływ, mogą mieć kluczowy nawet wpływ na prowadzenie działań wojennych, gdzie te. Półki pancerny rozproszono, czy nawet. By... Tak, czyli samodzielność jednostek pancernych. Tak. Dopiero po śmierci Piłsudskiego w 1937 roku zmieniono ten status, a wcześniej nic po prostu. No i Ale to też było tak, że nie mieliśmy jednej dywizji pancernej. Nie było jakichś jednostek, które by tworzyły zIKTE, tak jak Niemcy tworzyli całe dywizje pancerne. Zresztą no, my popełniliśmy ten błąd, tak samo Francuzi też popełnili ten błąd. Yy, jedyne co to mieliśmy nawet te 7 TP, to były całkiem niezłe czołgi, ale dlaczego ich tak mało było? Ja bym polemizował. O co do 7TP, ale to pan, no, pan Jarosław jest też pasjonatem historii, dodam, także my poza kamerami też sporo dyskutujemy. Z czołgiem 7TP to jest na inny program, ale cieszę się, że mogliśmy porozmawiać z tym razem o ale mieliśmy, Ale mieliśmy łosie, na przykład, no, które łosie... nie były w stanie dolecieć do Berlina i z powrotem, a później w gazetach, jak była kampania mhm. wrześniowa, że zbombardowaliśmy Berlin. To jest jedna z zagadek też lecia międzywojennego, dlaczego Polska realizowała przede wszystkim program lotniczy ciężkich samolotów, a nie z kluczowych w defensywie samolotów lekkich. I tu jest Kolejny probierz do kolejnej rozmowy, chociażby na temat Ludomiła Rajskiego, czyli ministra lotnictwa w czasach Piłsudskiego, e, który dodam trochę tak jak Nikodem Dyzma, bał się występować na konferencjach, bo po prostu się wstydził, że może się skompromitować. To jest autentyczna historia. No i Nikodem Dyzma przecież też prosił pana Krzepickiego, żeby za niego się tam wypowiadał. No tak, tak, tak też tak było. Dobrze, Panie Jarosławie. Książkę oczywiście zachęcam Państwa, żeby tą książkę znaleźć. Ona jest niedawno wydana. Mam nadzieję, że ten nakład jeszcze się nie sprzedał. Dlatego znajdźcie Państwo tą pracę. Źródło niesamowicie wartościowych informacji o losach, e, dziejach generała Rozwadowskiego, który zaznaczył się na wielu etapach, e, na wielu aspektach polskiej historii odzyskiwania niepodległości. Dodam jeszcze w skrócie telegraficznym, że ten człowiek e, zawdzięczamy mu pierwotną organizację władz wojskowych. E, on stworzył zręby organizacyjne wojska polskiego, Sztabu Wojska Polskiego. E, był na czele misji przecież Polskiej we Francji, tak? tak. Niezwykle i, i, i ważnej, y, ważnej y, tutaj komórki, dzięki której Polska mogła budować sojusz z Francją, miała ku temu bardzo duże szanse jeszcze w lat, na początku lat 20. Ja jeszcze dodam, że y, sam marszałek Piłsudski w tym właśnie liście, który napisał do generała Zwodowskiego, y, opisując, właśnie generał Zwodowskiego, napisał mu, że był postacią, która w czasie tego odwrotu z Białorusi cały czas wierzyła w sukces i na różne sytuacje na froncie zawsze miał parę rozwiązań. On cały czas sypał jak z rękawa, co można zrobić, jak można, jak można rozwiązać daną sytuację militarną na froncie. Także no, tutaj z całą pewnością jest to osoba, która jest niestety zapomniana, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie odkopać pamięć Gnęła wodowskiego tego żołnierza, który był wielkim patriotą i był osobą, która, dla której przede wszystkim istotne było dobro Polski i dobro dla naszego kraju. A mógł żyć sobie szczęśliwie, bo był, dodam, miał też szlacheckie korzenie i miał między innymi wieś, z tego co się dowiedziałem, więc mógł sobie żyć szczęśliwie, wybrał jednak Polskę. Cóż, kończymy tą rozmowę o książce o generale Rozwadowskim. Moim gościem był pan Jarosław Kornać, wydawnictwo Capital Book tak. oraz od niedawna Instytut Promocji Kultury. Promocji Kultury. Zachęcam państwa, aby tą książkę znaleźć, w ogóle interesować się postacią generała Rozwadowskiego oraz interesować się w ogóle publikacjami, które odkłamują drugą Rzeczpospolitą, bo jak mój gość szacowny na początku raczy Stwierdzić. Okres ten właśnie poprzez ciężkie, trudne losy historii Polski w ostatnim, powiedzmy, 50-leciu 50 skutkowały takim emocjonalnym stosunkiem do tego okresu, a nie racjonalnym. No i być może niebawem jakaś kolejna publikacja niepoprawna, pułkownik II Rzeczpospolitej. No, no, mogę teraz już Państwu mhm. powiedzieć, że już jest w takim głębszym przygotowaniu mhm. książka. Myślę, że na pewno Pana redaktora zainteresuje książka o najnowszej historii Polski to będzie to jest wywiad mój wywiad rzeka ze Stanisławem Michalkiewiczem ona wyjdzie właśnie na jesieni tego roku także zachęcam wszystkich państwa żebyście obserwowali profil Capital Book na Facebooku gdzie już za niedługo będą pierwsze zapowiedzi, pierwsze informacje jest to taka prawicowa prawdziwa moim zdaniem też oczywiście spiskowa historia XX wieku, historia Polski. No, historia to są spiski, które się albo udały, albo się nie udały, jak powiedział klasyk. Tak. E, dziękuję Państwu za uwagę. Raz jeszcze Jarosław Kornaś, Capital Book i Instytut kultur Promocji Kultury. E, dziękując mojemu gościowi za, za tę rozmowę, zachęcam jednocześnie Państwa, abyście wspierali Państwo nowy kanał Historia Bez Mitów. Mam nadzieję, że ten kanał przypadnie Państwu do gustu. Będziemy mogli realizować programy dla Państwa, abyście Państwo mogli na swój, na swój sposób, nawet w gronie rodzinnym, odkłamywać tą historię, ponieważ historka, historia jest nauczycielką życia. I tym akcentem zakończę tą rozmowę. Ja nazywam się Bruno Różycki. Do zobaczenia Państwu.